Cześć wszystkim! Jak już po tytule widzicie, dziś zapraszam Was na test na żywo maskary. Bardzo szybki, krótki, zwięzły i na temat. Także mam nadzieję, że się Wam spodoba i zapraszam do oglądania. Wybaczcie, jeśli słyszycie samochody z zewnątrz, ale mam otwarte okno zasłonięte. Mam zasłonięte zasłony, ale okno mam otwarte, dlatego że jest niemiłosiernie gorąco, mimo tego, że jest późny wieczór. I po prostu nie mam czym oddychać, jeszcze ta lampa przede mną wielka nie pomaga przy takich upałach. No ale mam nadzieję, że samochody nie będą za bardzo przeszkadzać. Jak po tytule widzicie, test maskary, to jest maskara z Model CO, czyli myślę, że dość znanej firmy. I to jest Fiber Lash Extend Extreme Black Lengthening Mascara, czyli to jest maskara zawierająca włókienka w środku. No i podobno jest ekstremalnie czarna i wydłużająca. No czy jest, to się okaże. Jeszcze Wam pokażę szczoteczkę. Zaraz Wam zrobię zbliżenie, na razie tak tylko z daleka. Szczoteczka dość sporych rozmiarów, taka standardowa z włoskami. Więc wydawałoby się, że będzie dobrze. A teraz magicznie zniknie makijaż z mojej twarzy. Zobaczycie test i za chwilę do Was wrócę. Bezmakijażowy potworek wita, robimy zbliżenie i bierzemy się za test. Lampa mnie nie do końca doświetla, bo jest za aparatem i wyglądam, jakbym była biało-zielona na twarzy. No cóż, wybaczycie, nie? Dobra, mam jeszcze lusterkę, tylko najpierw tą maskarę wydobędę. Szczoteczkę, gdzieś ostrość, o. Szczoteczkę już Wam przed chwilą pokazywałam. Wybaczcie, że patrzę w podgląd nie na Was, ale jestem w takim zbliżeniu, że nie chcę mieć pewność, że nie uciekam z kadru. No, także co? Lecimy. O, tak wygląda po pierwszym nałożeniu. Jak widzicie, jest troszeczkę wydłużona, coś mnie szczypie bardzo, wybaczcie. Coś mi wpadło do tego oczka. Jak widzicie, są troszeczkę rzęsy wydłużone, ale jakiejś kosmicznej różnicy nie ma i nawet jeśli bym jeszcze teraz dodała świeżą warstwę, no to moim zdaniem to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Wiadomo, to ta maskara nie ma pogrubiać, ona ma tylko i wyłącznie wydłużać, więc troszeczkę wydłuża, ale powiem Wam, że jak tak patrzę tutaj, o, wychodzę z kadru, jak tak patrzę sobie tutaj w lusterko na wprost, to no, wygląda po prostu, jakbym sobie dorysowała troszeczkę kredkę wokół rzęs i wzdłuż linii rzęs i to tyle, tak na dobrą sprawę. Dołożymy drugą i sami zobaczycie, że tu za dużo się nie dzieje. O, przy drugiej warstwie rzęsy zaczynają już być posklejane. Trochę się zdziwię, ale przynajmniej takie będzie widać bez mojego wychodzenia z kadru. No dla mnie to jest nic. Dla mnie to jest coś, co nie jest warte pieniędzy. Jeśli ktoś lubi naturalny efekt i tylko chce sobie tak wydłużyć rzęsy, proszę bardzo. No ja jednak oczekuję tego, że po pomalowaniu rzęs one będą widoczne z daleka. Wybaczcie, że płaczę, ale zmywałam makijaż i... O. Także no to nie jest... To nie jest dla mnie coś fajnego, nawet jeśli chodzi o sam fakt, że ona miała ekstremalnie wydłużać tymi swoimi włókienkami. No to nie do końca tak wygląda. Nie wiem, ocencie sami. Powracam w pełnym makijażu. Jak zobaczyliście na teście, ta maskara praktycznie nic nie robi, jakaś tam znikoma różnica jest, poza tym niestety nic. Robiłam do niej wiele podejść. Na początku była paskudna, jeszcze bardziej paskudna niż jest teraz, jak już troszeczkę odleżała.
Dla mnie to nie robi nic. Ona kosztuje chyba coś około 10 funtów, o ile dobrze pamiętam. Nie mogłam jej ostatnio znaleźć na stronie internetowej. Ale tak czy tak, w przypadku kiedy możemy kupić świetne maskary Essence za 2 czy 3 funty, czy chociażby Rimmel Maybelline za te nawet 6 czy 8 funtów, w zależności od tego, czy jest promocja, czy nie, to uważam, że to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto i fakt, że ma lusterko z tyłu, to jakoś do mnie nie przemawia. Dlatego, że ta maskara jest po prostu dla mnie bublem. Kompletnym bublem. Nawet próbowałam najpierw robić tą maskarą, a później na przykład przejechać kolosalem z Maybelline albo tym Retroglam z tą Retroglam z Rimmela. Język mi się plącze. I to po prostu nie działało, bo po użyciu tej każda inna maskara po prostu kleiła rzęsy i nie wyglądała tak, jak wyglądać powinna. Także na wszystkie możliwe sposoby próbowałam. Niestety, wybaczcie, ale jest to po prostu bubel nad buble. Dajcie mi znać, czy wy mieliście tą maskarę, bo ona była też dostępna w gazecie swego czasu i myślę, że dość sporo osób ją kupiło właśnie z samego faktu, że wow, model CEO za śmiesznego funta czy dwa, bo z gazetą, więc dlaczego nie? Więc dajcie mi znać, czy miałyście, jeśli tak, to czy wam się sprawdziła, czy też uważacie, że to jest bubel, bo dla mnie jest to coś po prostu masakrycznie paskudnego i niewartego nawet jednego funta. Tyle! Dajcie mi znać, dajcie kciuki w górę, jeśli chcecie więcej testów na żywo. Czekam na wasze komentarze. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!